Lewica szła do wyborów z hasłem 8% PKB na zdrowie. No ale myśmy szli Pański z hasłem... koalicjant, czyli PSL, szedł do wyborów z hasłem 7% PKB na zdrowie. To oznacza, że trzeba podnieść składkę zdrowotną, a nie ją obniżać. Można z różnego rodzaju źródeł finansować ochronę zdrowia, natomiast nie zgadzam się z podejściem Ministerstwa Zdrowia, które mówi, że składka zdrowotna nie może wrócić do poprzedniego poziomu ze względu na to, że brakuje środków. Oczywiście w ochronie zdrowia zawsze brakuje Czyli środków. Czyli pan jest za tym, żeby obniżać, Jestem nie za podnosić. Tym, żeby zgodnie z naszym programem i deklaracjami, które składaliśmy w kampanii wyborczej, żeby powrócić do składki zdrowotnej sprzed Polskiego Ładu. Wiem, że to jest kosztowne, ale jeżeli chcemy mieć wzrost gospodarczy, jeżeli chcemy mieć dochody budżetu państwa, to musimy ulżyć przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy są akurat tą grupą, która najbardziej dostała w ostatnich latach.